ozdoby z lalek, akcesoria z dinozaurów i całe zona magnesach. Zobacz w tym filmie nowe lifehacki z wykorzystaniem starych zabawek. Nastąpił koniec świata dla zabawek. Tyldzia płacze nad swoimi zepsutymi i połamanymi Barbie. Wiek lalek jest tak krótki, to tragedia. Na płacz szybko przybiegły przyjaciółki, nic nie ucieszy Tyldzi. Nie da się naprawić Barbie, niebiesko oczka ma pomysł, jak dać im drugie życie. Połamane ręce Barbie odcinamy gorącym nożem. Przyklejamy okucie koralika. Mocujemy zapięcie do kolczyków. Niebiesko oczka zrobiła fajne kolczyki, takiej biżuterii nie ma nikt, ekskluzywny design. Tyldzia wytarła łzy i weszła w grę, kolczyki można zrobić z byle czego, nawet z tych starych butów lalki. Niepotrzebne buty Barbie przekuwamy pod grzanym szydłem i wpinamy zapięcie do kolczyków z koralikami. Nowe kolczyki są takie kolorowe i zabawne. Można je zmieniać miejscami i dzielić się z przyjaciółkami. Tyldzia się rozweseliła, ona też chce mieć nietypową ozdobę. Chwileczkę, Sylwia ma niespodziankę, zgadnij w której ręce jest. Tyldzia nie odgadła i znowu o mało nie wpadła w depresję. Sylwia daje jej swój prezent. Romantyczny naszyjnik, delikatny jak sama Tyldzia. Z niepotrzebnych głów Ken i Barbie wycinamy części. Potrzebujemy dolnej połowy twarzy. Obcinamy rękę Kena gorącym nożem. Przyklejamy plastikowe części do podłoża z modeliny termoutwardzalnej. Składamy kompozycję Pocałuj. I stawiamy do piekarnika zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Do łańcuszka mocujemy zapięcie. Do zawieszki z dwóch stron przyklejamy kółka. Przewlekamy przez nie łańcuszek. Zakładamy kółko na drugi koniec łańcuszka. Tyldzia będzie nosić ten sam symbol miłości koło serca. Wow, ile ciekawych rzeczy można wymyślić ze starymi zabawkami. Tyldzia ciągle gubi klucze. Czas pokonać to zaklęcie. Niebiesko oczka zrobiła oryginalny wieszak na klucze ze zwykłej dziecięcej zabawki. Na arkuszu styropianu według szablonu obrysowujemy podstawę. Wycinamy. Krawędzie piłujemy pilniczkiem do paznokci. Pokrywamy farbą akrylową. Z jednej strony przyklejamy magnes, a z drugiej pasek taśmy dwustronnej. Figurkę zabawki rozcinamy na pół gorącym nożem. Kolorujemy srebrną farbą w sprayu. Szydłem robimy otwór. Wkładamy kółko do breloczka. Do rozciętej strony przyklejamy magnes. Mocujemy figurkę do podstawy. Niebiesko oczka zawiesza brelok z sympatycznym nosorożcem na magnesie i łatwo mocuje wieszak na klucze do ściany przy drzwiach. Tak nosorożec zawsze będzie pilnować Twoich kluczy. One się już nigdy nie zgubią w Twoim mieszkaniu. Z takim lifehackiem klucze zawsze będą na miejscu. Sylwia rozmawia przez telefon. Niebiesko oczce podoba się etui koleżanki. Jaka ładna żyrafa! Jak ona tu trafiła? Etui na telefon pokrywamy gruntem akrylowym. Malujemy farbą akrylową. Gumową figurkę żyrafy rozcinamy wzdłuż gorącym nożem. Do połówki figurki przyklejamy jeszcze dwie nogi. Przyklejamy żyrafę do etui za pomocą kleju na gorąco. Ozdabiamy liśćmi z filcu. Niebiesko oczka chce zapytać Sylwię o etui, ale odpowiedź koleżanki jest długa jak szyja żyrafy. W końcu Sylwia ujawnia tajemnicę etui. Zrobiła go sama ze starej figurki żrafy, posługując się własnym wyobraźnią. Niebiesko oczko układa włosy. Zwykłe wsówki to zbyt proste. Ma specjalne wsówki z kolekcji Barbie Fashion.
Z zepsutej głowy Barbie wycinamy oczy. Przyklejamy je do podłoża z modeliny termoutwardzalnej. Pieczemy w piekarniku według instrukcji na opakowaniu. Do bazy wsuwki przyklejamy ozdobny kwiatek. Po środku przyklejamy oczy. Niebieskooczka spina włosy. Z takimi nietypowymi ozdobami do włosów nawet zwykła fryzura od razu przemieni się w niezwykłą. Tyldzia postanowiła stać się prawdziwą gospodynią. Pierwszy raz chce zrobić szarlotkę. Zobaczymy przepis w internecie przez telefon. Gadżet jednak nie chce normalnie stać. On spada, obtacza się w mące i filtruje z jabłkami. Trzeba jak najszybciej wymyślić podstawkę. Dinozaura rozcinamy na pół podgrzanym nożem. Z tyłu przyklejamy silikonową przystawkę. I używamy jako podstawki do telefonu. Tyldzie ratuje duży i silny dinozaur. Ogon dinozaura doskonale radzi sobie z zadaniem, a Tyldzia ma w kuchni jeden problem mniej. Sylwia wybiera się na dziką imprezę, kolczyki z drapieżnikami pasują w sam raz. Małe zabawki zwierząt rozcinamy na pół. Tylnią część przekuwamy szydłem, przyklejamy zapięcie do kolczyka. W przednią część figurki wklejamy sztyft do kolczyka. Z takimi kolczykami Sylwia będzie prawdziwą klubową lwicą. Do przodu, na podbój miejskiej dżungli. Zebranie młodych botaników jest otwarte, dziewczyny chwalą się swoimi roślinami. Niebieskooczka jest nową w tym klubie miłośników flory. To od razu widać, bo jej kwiatek ma taką przeciętną doniczkę. To niedobrze, Tydzia ma lepszą doniczkę. Od złamanej figurki dinozaura gorącym nożem obcinamy grzebienie i wycinamy okrągły otwór w plecach. Malujemy dinozaura farbą akrylową sprayu. Do środka wkładamy drenaż do uprawy roślin. Wsypujemy ziemię. Sadzimy kwiatek. Niebieskooczka z radością posadziła swój kwiatek w tę niezwykłą doniczkę. Na wystawie florystów jej kwiat na pewno będzie zauważony. Sylwia ogląda się w lustrze. Ona jest tak piękna, że nawet nie zauważyła, czym myje ręce. Ojejku, przecież to jajo dinozaura! Przeźroczystą bazę do mydła kroimy. Roztapiamy w kuchence mikrofalowej. Dodajemy żółty barwnik. W plastikowej formie do jaja robimy otwór gorącą końcówką pistoletu do kleju na gorąco. Do środka wkładamy figurkę dinozaura. Wlewamy do formy mydło. Pozostawiamy do zastygnięcia i wyjmujemy gotowe jajko z formy. Sylwia ogląda jajko z dinozaurem. Gdzie one wykopały te prehistoryczne mydło? Niebieska oczka podgląda swój prank. Teraz jasne, kto to zrobił. Tyldzia sprząta pozostałości Barbie. Mogą się jeszcze przydać. Na przykład do niezwykłych ozdób. Z głów zepsutych lalek wycinamy oczy i usta. Przylepiamy podstawę z modeliny termoutwardzalnej. Mocujemy kółka. Pieczemy w piekarniku zgodnie z instrukcją. Do łańcuszka mocujemy zapięcie. Dodajemy do bransoletki gotowe zawieszki. Taka niezwykła bransoletka na pewno przyciągnie spojrzenia. Przecież z niej spoglądają piękne oczy Barbie. Oprócz tego Tyldzia zrobiła ciekawą broszkę w stylu Art Modern. Rozwałkowujemy kółko z modeliny termoutwardzalnej. Od głowy Barbie odcinamy dolną część twarzy. Przyklejamy ją do modeliny. Obok wycinamy okno dialogowe. Pieczemy w piekarniku zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Malujemy glinę białym akrylem.
Kontur oka dialogowego kolorujemy srebrną farbą. Z tylnej strony przyklejamy zapięcie do broszki. Pokrywamy klej białym akrylem. Ta broszka jakby krzyczy: patrz na mnie! Z takim oryginalnym zestawem Tyldzia nie pozostanie niezauważona. Sylwia chce powiesić listę zakupów na lodówce, lecz magnesów nie ma, natomiast jest mnóstwo starych zabawek. Figurki zwierząt rozcinamy na pół gorącym nożem. Z tylnej strony przyklejamy magnesy do tablicy. Sylwia mocuje kartkę za pomocą swoich nowych magnesów ze zwierzętami. Teraz jej lista jest w dobrych łapkach. Magnetyczne zwierzęta czujnie pilnują listy. Spodobały Ci się nasze pomysły na wykorzystanie starych zabawek? Pisz w komentarzach, jakie lifehacki i akcesoria z lalek, zwierząt i dinozaurów spodobały Ci się najbardziej. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych lifehacków z wykorzystaniem starych zabawek na kanale TrumTrum.